jesteśmy już całą ekipą. Tam jest Kuba. Przyjechał osobno autem, bo się nie zmieściłem po prostu. Już mamy tyle maneli. Coraz więcej maneli. Nie wiadomo, czy my się zmieścimy. Ty będziesz musiał chyba tą pod nogi wziąć, wiesz? To wiadro. Tragedia. Dobra. Dawaj. Tragedia to jest. Jedziemy dzisiaj na Pisarzowice. Maciek mówi, że fajna miejscówka, jeszcze tam nie byłem. Mam nadzieję, że będzie dobrze, także oglądajcie film. Powiem wam, że nie byłem przekonany, ale oto jest miejscóweczka na tych Pisarzowicach, elegancka miejscóweczka. Kilka osób spokojnie, swobodnie można sobie siąść. Myślę, że to było tych 8 osób obok siebie spokojnie, na przestrzeni, nie wiem, 30 metrów. Dzisiaj na Zanętę Match Pro Super Camera już sobie rozrobiłem tutaj wieczorkiem wczoraj, bo mi się nudziło i najpierw zasypię gliną z dodatkiem, no niestety, ale mrożonego robaka, a potem będę łowił na czystą Zanętę. Jak to nic nie da, zmienię taktykę i zacznę mieszać ziemię z Zanętą, zobaczymy co to da. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrybujcie kanał. Będzie coraz ciekawiej. Czyli trzeba robić subskrypcję, jak on to powiedział. Zobaczcie, Adrian zrobił taką przystawkę do fotela. Boczną taką. No i dopasował do ramienia, któremu sprezentowałem, bo miałem jedno więcej. No i dzisiaj będzie testował. Zobaczymy, jak to wyjdzie mu. Na razie przymierza wszystko. Jest taki sposób, tutaj Kuba sprzedał, że jak macie, bo w niektórych sklepach da się kupić haczykową na dekagramy, no nie? No i możesz kupić sobie więcej dekagramów, ale co? Jak ci ich jej trochę zostanie, a nie chcesz wyrzucić, to musisz właśnie do kwadratowej butelki. Ważne, żeby była kwadratowa, bo jak ją położysz, to będzie miała fajniejsze warunki tutaj do tego bycia, życia i w ogóle egzystencji. No i tak wytrzymała ochotka właśnie 2 tygodnie. No i teraz tylko odsączasz tą wodę gdzieś przez ręcznik, przyciągasz po prostu tego robaka i można, nie wiem, ile na maksa, ile ci najdłużej przeżyła ochotka? Takim sposobem? 2 tygodnie trzymałem, myślę, że jeszcze dłużej by mogła wytrzymać. No. Tak czy siak zawsze to macie robaka na 2-3 tygodnie, a nie na tydzień. Tak zazwyczaj każdy wyrzuca albo do wody, albo do Zanęty na koniec. Wiadro z wodą, ważna rzecz. Gdzieś tu dam. Co robisz? Nie rób takich ujęć, chłopie gwiazdorski. Ty. Opowiadaj. Jak tam? Dajemy białego, pinki trochę do Zanęty. Co to za Zanęta? Zanęta, czarny krak, leszcz, czerwona płoć, troszkę jeszcze dobarwione.
oczywiście konopie. Konopie z czosnkiem. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Widać wyraźnie tutaj konopie specjalne, specjalnie preparowane. Zanęta Match Pro. To jest klasa sama w sobie. I to widzisz, i to ją zamroziłem. I dalej naprawdę tyle co przetrę ją. O, zobaczcie. Świetna zanęta, naprawdę. Polecam wam. Stosuję ją już od roku i jestem zadowolony. Super efekt. Adrian, pierwsza rybka. Leszczyk mały. No, coś się zaczyna, nie? No, żeby cokolwiek, żeby coś się działo. Maciej, widzę, że nowe podpórki masz. Może coś powiesz na ich temat? A właśnie, bo mnie denerwowało. Nieraz w zimie przyjeżdżasz, ziemia zamrożona, nie można wbić widełek. Kurde, trzeba kombinować, więc kupiłem sobie teraz statywy. I na beton możesz iść? I na beton, kurde, i wszędzie. O. Ustawiam sobie statyw regulowany. Wysokość mogę sobie ustawić. Wyżej, niżej. Co, Maciuś? Nie wiem, kurna, ale krótko, kurna. Krótko biorę, no. O! Gigantyczny leszcz. Nieduży. Ale co ty żeś zrobił? Mówiłeś, że coś dużego. To? Tak mi się wydawało. Nie idzie łapać na dwie wędki. Nie daj się. Nie dam się. Następna rybka. O, Adrianę, jak profesjonalnie. Brawo ty. Brawo ty. I zauczysz się szybko. To mi się podoba. Ty tak bliziutko łapiesz? Wow, ale broń.
Ło, ho, 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 mam coś większego. Mocne branie, takie płaciowe. Będziesz walczył z pobierakiem? No. To nie rzucę. Tak. Płotka. Nie. Krąb, ale silny krąb. No, to ja mam na razie Big Fisha. No, ładny. 30. No już czekaj, kurwa, nie go sięgnę. Nie rzucam. No tak, kurwa. Już ciutkę. O, już się wypił. Już się wypił. No taki, no taki, no. W porównaniu do dłoni, to trochę większy. O taki. O taki. Połakomił się na 6 białych. I ty, fiskalak. Widziałeś? Ty, branie masz. Ja to teraz nie ja byłem. No nie no, bez podbieraka to tutaj dzisiaj nie zajedziesz. Takie, one są takie, wiesz, już takie twarde takie. Wyrośnięte. Oho, tak ją uwolnimy. Przecież nie zabierzemy. Tam jest siatka. Jezu, rybka pobiera. Poka, no. Ale płotaczka ty. Pierwszy jest. Na tą zamętę często płotka. Ja bym tego potrzebował, ten duży konopi jest w środku. To zależy jak ją domoczysz, nie? Jak ją zostawisz trochę luźniejszą, to ona pracuje fajnie. I wchodzą. Co to się wydarzyło, się? Siedzik? Co? Coś ładnego? Adrian, jaki ty jesteś dzisiaj łowca? Ja ci męczę, a ty łapiesz. No. Ja, wy wszyscy mi nęcicie, kurwa. Zbieg wsteczny. Pierwszy raz w życiu widzę, że ktoś go używa w ogóle. Ja cały czas go używam. Co ty gadasz? Cały czas. No nie gadaj. Bez tego to bym się nie mógł ogarnąć tutaj. Arab kiedyś włączył wsteczny bieg i tak popuszczał rybie, wiesz. No. Wiesz, o co chodzi? Co to? Jakiś led. Mikroled. Zwiadowca. No lepszy powiedz. A ty kurwa... To jest najmniejszy z tych wszystkich. Ojej. Mocne? Mocne? Ładna ryba? Ale jest!
to jest najważniejsze. Tak. No tak. Ale co żeś tak się bawił? Lorpio takie, Feder, Ref. A tutaj Arma Dale. Ło. Mam. Ja też chyba ten lewy sobie rzucę na razie. Ty no haczyk, nie wiem, chyba dziesiątka? Dziesiątka? Ja mam ósemkę założoną. Wielki haczyk, popatrzcie. Wielki haczyk, taki naprawdę na grube leszcze. To prawa kamera bierze. Masakra, nie? Masakra. Zaraz wam powiem, bo nawet nie pamiętam, jaki to numer, ale taki krąpas na taki haczyk, no powiem wam, strasznie dzisiaj pobierają. Rozmiar haczyków to dwunastki. Na dwunastki, słuchajcie, marzec jest. Jest dokładnie 15 marzec. Na dwunastki haczyki, na rosuwę. Krąpas. Na takie rosówki. Glina zanętną firmy Match Pro, Super Carmel. I jedziemy. Śmierć przez rozerwanie. Bardzo ładnie, siadaj 3 plus. Trzy plus. O kurde. Cicho, tak ma być. Korzyści są wspólne. Zobacz, już super. Ło! Słomek. A gdzie kurwa mi tu włazi w pół? Słomek. To fałszywy ale, nic ciekawego. Uważaj, zahaczyłeś żyłkę. Tam tą mam zginięto. No zawsze to coś, jakieś urozmaicenie, nie? Szumek. Taki gówniarz. O. Takiego gówniarza mamy. A nawet się za bardzo nie zaczepił. O, o dajcie sobie buzi. Takie płciowe bardziej. Takie energiczne, ale nie czuję za bardzo, żeby coś... No coś jest, coś mamy. Mamy takiego leszczyka. Mamy takiego leszczyka. A co to jest? Białego pinkę, kurde. Co jest? Krąpas. Lechu. Co, lechu? Lechu. Taki troszkę ładniejszy. Dawaj, do podbierowa. Ło, Adrianek! Brawo ty! No ładnego krąpa, ale jeszcze takiego nikt dzisiaj nie złapał. Koło 40.
Koło 40, co? No, no, ja wiem. Ty jesteś właśnie od tego dzisiaj mentorem. No. Największy, największy? Nie największy? Super jest. Znowu leszczyk. Tak zwany żeton. Kurwa, wyciągnę go tak. O chłopcy, co ty zrobiłeś? Czemu ty takiego... Ty widziałeś co zrobił? Widziałeś co zrobił? Na wydrę? Na wydrę. Ty jesteś jakiś... Wiesz co? No ale co, przypon mam 0,10. No to, o, to aha, grubo. No to całkiem gruby, no spoko. Maciek zrobił leczo w domu na dzisiejszą wyprawę. Bułki jeszcze. Kompas! Pokaż. Mamy kolejnego leśnika. O, nagrałeś? Tego nagrywam. Takiego dosyć ładnego. Ruta zaczepiła. O, taki jest. Dobra. O, taki ładny jest. Taki mamy, takiego mamy leśnika. Jak teraz powiedz, jak się z tym czujesz? Uciekło nam dość sporo materiału. No ale mieliśmy taką walkę tutaj. Ja zrobiłem, bo ja ci każdy nagrywam, jak już śledzę. No co? Sztuka to sztuka. Wyjmiemy tą siatkę? No. Tak? No. We czterech? No. Kompas. Lechol. Lechol. Ty, ale powiem ci. Ten koszyk straszny opór daje. Daje opór. Daje. No. Daje opór. No. Daje.
już mnie ręka boli, powiem ci. Ło. Tu masz branie następne, zobacz. Chyba. Dobra, olej to. Ja tam mam po prostu rybę, bo miałem, holowałem wcześniej rybę, ale tu zaczęło mi coś brać. Tam Maciej coś też już niesie. Bartek holuje, ja wyholowałem takie coś. A, widzisz. Takie. A, jest sumek. Następny. A, widzisz. Daj tego podbieraka. No. Masz. One chłopie tak do dołu ciągną, wiesz, tak. Ładnie kiedyś spadło. Minęło już trochę czasu. Powoli kończy nam się towar i jesteśmy już dość zmęczeni, bo dzisiaj był bardzo dobry dzień na wędkowanie. Pora zobaczyć, co nałapaliśmy. Praktycznie wszystkie ryby tutaj trafiły do siatki, oprócz tam ryb, kuby. Zobaczymy, ile tu mniej więcej jest. Czternaście kilo, 300 gram. Patrz, jak wszystkie ładnie, patrz, nagraj to, żeby nie było, jak wszystkie odpływały. Powiem wam, dzisiaj jestem zadowolony, super wędkowanie było, naprawdę. Dajcie suba jak zwykle, jak się podobało, śledźcie moje filmy, super. Tylko czyste wędkarstwo, z pozdrowieniami, Feather Fanatics. Jeszcze krótkie podsumowanie, tutaj jeszcze na powrocie w samochodzie. Powiem wam tak, rybka bardzo dobrze dzisiaj współpracowała, dobrze pobierała. Wystarczyło trochę podnęcić i fajnie wjeżdżała po prostu na pole nęcenia, na nasze zestawy. Co chwilę branie, różne, małe, średnie. Parę większych rybek, wszystko mniej więcej udało nam się nagrać, tam w połowie mieliśmy awarię, rozładowały się niestety telefony, ale jest trochę materiału, z czego zrobić, skleimy elegancki materiał, będziecie zadowoleni, także jak wam się coś się podobało, co się nie podobało, napiszcie wszystko w komentarzu, wszelkie słowa krytyki lub też pochwał chętnie przyjmujemy. Co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale? Co chcielibyście zobaczyć właśnie na kanale jeszcze? No bo to wszystko po prostu to jest tak naprawdę dla was. Żebyście wy mieli fan i żeby to wam się podobało. Także będą modyfikowane filmy zgodnie z wymaganiami i potrzebami. Pamiętajcie, to wszystko robimy dla was. Tak. Dla naszych fanów.